Siema. Znajdujemy się na Jazie Fortecznym 619. Zobaczcie, arseny. Wszystko powybijane. Idziemy zobaczyć. Więc chodźcie ze mną. Dochodzimy. Mamy lokalną elektrownię, która zepsuła cały urok temu miejscu. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy jas spiętrzający wodę. Teraz pokażę z tamtej strony od jeziora zasuwę, którą spuszczali wodę, a tu tędy woda wypływała. Tam mamy mechanizm. Zaraz podejdziemy, zobaczymy tam. Tu kiedyś widać wszystko było zaszynowane. Cała brama tam. Wszystko było zakratowane. Jeszcze kiedyś, jak pamiętam, przyjeżdżałem się tutaj kąpać, to jeszcze była krata. Ale jak wybudowali tą elektrownię, tak po kracie zaginął ślad. Mamy jezioro. Zobaczcie, jak pięknie. Tam w tamtym miejscu pływała właśnie woda. Tam na dole, co pokazywałem, wypływała. Tutaj mamy wpusty na belki, jeszcze jakbyśmy chcieli podnieść wyżej taflę wody. A tutaj mamy nie lada gratka, przejście takie. Trochę się trzęsie, ale damy radę chyba. Jesteśmy na drugiej stronie. Elektrownia chodzi, trochę nam zakłóca. A tutaj mamy mechanizm ten, co mówiłem. Zaraz wam spróbuję go pokazać. Je
jesteśmy przy mechanizmie. Kiedyś ten mechanizm do lat 90. działał, spuszczano tu wodę, ale miejscowi rybacy usuwali łańcuchy, zabetonowali, żeby nie odławiano ryb z jeziora. Bo płacą za pozwolenie, a nie ma co łapać. Zerknijcie na ogrom tego. Robi wrażenie, nie? Tutaj jesteśmy od dołu. Tam mamy kanał górny, który płynie do mostu K622. To tyle. Cześć.